Rozdział państwa i kościoła, przyjęcie do partii posłów, która do tej pory była w Lewicy, czy wreszcie symbole środowisk homoseksualnych na stronie podległej instytucji. Wicepremier Jarosław Gowin deklarował utworzenie partii konserwatywnej światopoglądowo dziś porozumienie jest dalekie od tych deklaracji. Przed miesiącem doszło do niespodziewanego politycznego transferu z partii, która ideologicznie stoi w całkowitej opozycji do obecnej władzy, czyli z lewicy, do porozumienia trafiła poseł Monika Pawłowska. To jedyne ugrupowanie szczerze zainteresowane ponadpartyjną współpracą dla dobra Polski. Wstępuje do porozumienia, nie wstępuje do klubu parlamentarnego PiS. Pozostaje posłem niezrzeszonym. Stronnicy Jarosława Gowina cieszyli się z nowego przedstawiciela w Sejmie. Jest osobą, która. Tak jak my umie ponadpartyjnie pracować na rzecz dobra wspólnego, tak jak my, tak jak porozumienie nie chce się bawić w polityczne gierki. Dotąd poseł Monika Pawłowska popierała takie inicjatywy, jak na przykład tak zwana aborcja na życzenie. Nikt wprowadzając rozwiązania zabiegu bezpiecznego przerywania ciąży nie każe od razu tego zabiegu przeprowadzać. Kobiety wychodzą na ulicę, aby walczyć o swoje prawa, walczą o prawa człowieka. Ale zdarzały się też wpisy krytyczne wobec samego Jarosława Gowina, który dziś jest partyjnym szefem poseł Pawłowskiej. Suwerenność to nie jest robienie w Polsce przez Gowina, Morawieckiego czy Ziobre Folwarku, gdzie prawo traktowane jest jak się komu podoba. Wicepremierowi Gowinowi najwyraźniej to nie przeszkadza. Być może poseł Pawłowska przekonała lidera porozumienia do kilku spromowanych przez nią dotąd postulatów. Niepokojąco brzmią bowiem słowa wypowiedziane przez wicepremiera na konwencji programowej partii. Gdy mówił, że chce rozdziału państwa od kościoła. Kiedy my politycy mieszamy się w sprawy kościoła, to traci na tym wspólnota chrześcijańska. Nie chcemy też, żeby nasi pasterze, nasi biskupi angażowali się w politykę. Polityka jest domeną ludzi świeckich. Ale pojawiające się w przestrzeni publicznej postulaty rozdziału państwa od kościoła oznaczały dotąd np. brak symboli religijnych w szkołach i urzędach, czy usunięcie ze szkół lekcji religii. To, że porozumienie mocno skręca w lewo może potwierdzać promowanie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Środowisk LGBT. To grafika zamieszczona na portalu Twitter. Instytucja podlega pod Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, na którego czele stoi wicepremier Jarosław Gowin. Partia pana Gowina wychodziła od bardzo konserwatywnych poglądów i szukanie sobie dodatkowych, dodatkowych sympatyków na, na lewicy dowodzi, że i sama ta partia przestała być wiarygodna. Mówi politolog dr Lucyna Kulińska, w ten weekend ma odbyć się spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina, które może być kluczowe dla dalszych losów Zjednoczonej Prawicy.